Baronski kanał Gamespel, witajcie w kolejnym materiale. No, dzisiaj szczerze mówiąc, niezbyt ciekawy dla mnie materiał, bo hmm, będzie to materiał o tym, że PlayStation 5 mi w jakimś sensie padła, albo może inaczej, nie tyle padła sama konsola, co padł napęd. I trochę mi się aż śmiać chce z tego, bo niedawno dyskutowaliśmy sobie pod jednym z filmów o przewadze e, gier pudełkowych nad cyfrowymi, czy też odwrotnie. Tutaj wy również różnego rodzaju argumenty dawaliście. Jedna z osób napisała, że ma celuje w cyfrę m.in. po to, żeby uniknąć że problemów z napędem, że przecież on kiedyś padnie. No i musicie wiedzieć, że właśnie mój napęd w PlayStation 5 padł właśnie, no i jest to co najmniej niefajna sytuacja, zważywszy na to, że konsola ma raptem półtora roku e, czasu. No, znaczy tyle chodzi. Im tyle jest na chodzie, jest to moim zdaniem mało tak naprawdę, no żeby tego typu problemy się ujawniały. Ja do tej pory jedynie czytałem o tym, że PlayStation 5 generuje różnego rodzaju problemy, chociaż też wam muszę powiedzieć, że mój brat na przykład doświadczył problemów z padem DualSense, gdzie jeden z tych, z tych analogowych triggerów po prostu padł, to znaczy inaczej, może nie tyle padł, co nie działało to wciskanie. On reagował na, najmniejszy, na najmniejsze muśnięcie tak naprawdę reagował tak, jakbyśmy wcisnęli tego triggera do oporu. No i właściwie też był do dokupienia ten pad, także no PlayStation 5 może nie jest jakąś mega super awaryjną konsolą, ale jednak te przypadki pokazują, że coś tutaj chyba jednak niestety jest na rzeczy i trochę słabo to moim zdaniem wygląda. Generalnie jak padł mi ten napęd, też muszę wam powiedzieć, że w sumie zupełnie nie wiadomo skąd się to wzięło, bo no miałem gra, ogrywałem sobie kilka gier, zostawiłem konsolę po prostu z płytą w środku, bodajże to był jeszcze Spider-Man, którego robiłem recenzję wam jakiś czas temu, no i po prostu włączyłem sobie ją po jakimś czasie. Włożyłem inną płytę, żeby zainstalować. No i zaczęło mielić, mielić, mielić. Płyta nie została wykryta. To znaczy była taka ikonka, że kręci się w napędzie. Natomiast ostatecznie pojawił się komunikat, że być może jest zabrudzona. Po prostu nie może jej konsola odczytać. No i to już mnie zaczęło niepokoić. Zacząłem wkładać inne płyty. No i się okazało, że wszystkie gry z PlayStation 5 czy z PS4 no nic po prostu nie działa. Spróbowałem też filmu na Blu-rayu. On również nie działał. No i tak poczytawszy jeszcze w internecie, włożyłem również film na DVD. I co ciekawe, on zadziałał. Natomiast z tego, co się doczytałem, jest tam po prostu oddzielny napęd do tego typu płyty. I no, nie jest to nic dziwnego, że to działa, a na przykład Blu-ray nie działa. No i co, co w związku z tym? No próbowałem różnych rzeczy tak naprawdę, bo na stronie Sony jest nawet poradnik, co zrobić wtedy, jeśli płyty nie działają, jeśli nie są odczytywane. Oczywiście od najprostszych rzeczy, typu przeczyśćcie te płyty, i tak dalej, po chociażby restart konsoli, czy wyczyszczenie pamięci podręcznej i tak dalej, no to wszystko niestety nie pomogło, no i pozostało mi właściwie skierować się do serwisu. No i tutaj muszę Wam powiedzieć, że ciekawostkę wykryłem, bo nigdy na gwarancję jakoś mega mocno może uwagi ja nie zwracam, bo jestem zdania, że najczęściej te gwarancje są tworzone tak, żeby sprzęt podziałał właśnie w tym czasie gwarancyjnym, a dopiero później ujawniają się wszelkie problemy i nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego, natomiast PlayStation 5 jest jeśli chodzi o gwarancję ze strony producenta, czyli Sony, to ma gwarancję jedynie na rok czasu. No jest to mega mało moim zdaniem, jak na tego typu sprzęt, no jakby nie było nowe technologie i tak dalej. E, moim zdaniem to jest spore przegięcie ze strony japońskiego giganta i ja się sam zastanawiam, czy coś tu nie jest na rzeczy, że celowo tak niski, a tak niski okres gwarancyjny został wprowadzony. E, no i zobaczcie, że ja Wam donosiłem o tym, że kupiłem PlayStation 5 gdzieś na przełomie 21-22. E, no i teoretycznie, gdybym miał polegać tylko na tym, no to właściwie koniec tematu muszę płacić za naprawę. Natomiast na szczęście w prawie polskim jest jeszcze coś takiego jak gwarancja dwuletnia po prostu z tytułu rękojmi, czyli jeśli kupujecie sprzęt w jakimś autoryzowanym salonie, ja muszę Wam powiedzieć tutaj, nie wiem czy to jest reklama czy nie, ale kupiłem ją w Mediamarkcie. Zawsze celuję w te duże sieciówki po to, żeby właśnie uniknąć problemów w przyszłości, gdyby napotkał tego typu problemy. A jeszcze przecież, nie wiem czy pamiętacie, ale mam tego pecha, że przecież jakiś czas temu. Już nie pamiętam dokładnie ile, ale chyba z rok temu miałem problem też ze Switchem, że tamten sprzęt również padł, wyświetlał się stosowny error na ekranie i po prostu nie dało się tego sprzętu naprawić. No i znowu dzięki temu, że kupiłem ją w autoryzowanej sieciówce, no to bez problemu dostałem konsolę wymienioną na nową później. Mam nadzieję, że podobnie zresztą będzie teraz z PlayStation 5. Chociaż szczerze mówiąc, liczę na naprawę, ale nie, chyba mimo wszystko się nie łudzę, i raczej jeśli już, to będzie to pewnie wymiana. Natomiast wracając jeszcze właśnie do tej, do tej, do tej dwuletniej. Rękojmi, no to jest fajne to w Polsce, że e, jeśli mamy do czynienia z tego typu sprzętem elektronicznym, jak chociażby telewizor, czy właśnie konsola, no to jeśli kupujecie e, sprzęt w autoryzowanym sklepie sieciowym, no to po prostu on ten kolejny rok niejako bierze na siebie tej gwarancji. E, stara się teoretycznie naprawić sprzęt, ale najczęściej on jest po prostu wymieniany na nowy. E, także z tego postanowiłem skorzystać. E, konsola jest mniej więcej półtora roku od zakupu, więc po prostu zaniosłem ją do, do Sklepu i oczekuję na, na wiadomości z ich strony w tym momencie. Tak naprawdę całość może spokojnie potrwać nawet miesiąc, więc tyle czasu zostanę bez konsoli. No ale jak pewnie doskonale wiecie, no ja dysponuję zarówno Xbox'em serii X, jak i Switch'em, więc będę miał w tym czasie co robić. Zresztą też w międzyczasie nagrywałem sporo materiałów, chociażby dotyczących gier, które kupowałem na bieżąco, więc będą kolejne odcinki z cyklu Grajtanio. Natomiast no muszę wam powiedzieć, że moim zdaniem to jest naprawdę niefajna sytuacja, że napęd padł tak szybko. No bo no zwróćcie uwagę, to nie jest tak, że ta konsola była przeze mnie jakoś mega zajeżdżana. Ja przecież dysponuję trzema konsolami. Wcale nie katuję ich jakoś tak, nie wiem, codziennie. Czasami zdarza się tak, że ja tydzień nie odpalam jakiejkolwiek konsoli. No i napęd, napęd tak szybko padł w tej PlayStation 5. No jest to coś moim zdaniem no godnego krytyki po prostu. Tutaj ewidentnie widać, że PlayStation 5 to nie jest konstrukcja bezawaryjna i na dłuższą metę pewnie będą się ujawniać kolejne problemy. Chociaż fakt faktem jest też taki, że pojawiają się kolejne rewizje. Miałem tą rewizję oznaczoną jako B, natomiast obecnie sprzedawane są już wersje C i być może w kolejnych po prostu tych miesiącach pojawiają się już konsole nieco odporniejsze na różnego rodzaju awaryjność. Wracając jeszcze do samego serwisu ze strony Sony, bo jeszcze na koniec chcę Wam króciutko o tym opowiedzieć. Mianowicie jeszcze zanim zacząłem sprawdzać sobie okres gwarancyjny postanowiłem właśnie zobaczyć co się znajduje na stronie Sony, czyli wszedłem na tą stronę Sony PlayStation i postanowiłem, że w ten sposób spróbuję zgłosić w jakimś sensie serwis. Oczywiście na początku trzeba tam potwierdzić, że wszystko zrobiliśmy, co mogliśmy, czyli właśnie wyczyściliśmy pamięć podręczną, zresetowaliśmy całą konsolę i tak dalej, przywróciliśmy ją do ustawień fabrycznych, natomiast jeśli to nie pomaga, no to powinniśmy się już wtedy zgłosić do serwisu. No i tutaj ciekawostka, powpisywałem te wszystkie dane, to znaczy numer seryjny konsoli i tak dalej, no i wyobraźcie sobie, że y, strona wywaliła mi coś takiego, że okej, okay, wszystko jest przygotowane, możesz za chwilę tutaj zgłosić y, jakby sprzęt do serwisu, tylko na początek czekacie uiszczenie opłaty, uwaga. 1250 zł, także zobaczcie, że miałbym zapłacić połowę ceny samego sprzętu, po to, żeby, żeby ten sprzęt został wysłany. Zakładam, że za granicę do naprawy. No, musicie przyznać, że kwota zwala z nóg, zważywszy na to, że no przecież to jest po prostu napęd Blu-ray. To, to nie jest najdroższa część w całym sprzęcie. Natomiast jeśli chodzi o PlayStation 5, to też tutaj troszeczkę o tym poczytałem. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, bo tutaj jakiś mega wielkich szczegółów nie znam, ale ten napęd jest w jakimś sensie zintegrowany z całą konstrukcją. I Wcale nie jest tak łatwo właśnie go naprawić. Także podsumowując to wszystko, no chcę Wam przekazać, że Mi PlayStation 5 padła. Zobaczymy, jak to zostanie rozwiązane, w jakim czasie. Być może nagram Wam kolejnego vloga, żeby Wam krótko o tym opowiedzieć. Natomiast z mojej strony, no niestety, ale należy się krytyka japońskiemu gigantowi, no bo to nie są odosobnione przypadki. Też sporo osób zwraca chociażby uwagę na tego typu błędy, że na przykład konsola przestaje wysuwać też płyty i czasami trzeba ją rozbierać, żeby tam pewnego rodzaju pokrętełko zrobić żeby po prostu ta płyta się wysunęła. No generalnie nie jest to sprzęt wolny właśnie od tego typu przypadłości, więc no mam nadzieję, że w kolejnych rewizjach będzie to już po prostu poprawiane. Także to tyle ode mnie na teraz. No dajcie znać, czy wy zetknęliście się z jakimiś problemami, bo szczerze mówiąc mnie to ciekawi, czy wy jako jeśli oczywiście posiadacie konsolę japońskiego giganta, czy zetknęliście się z jakimikolwiek problemami właśnie, czy to z nią, czy z oprogramowaniem, czy z padami DualSense. No wymieńmy się tutaj tego typu informacjami, bo bardzo mnie ciekawi czy to są jakieś takie masowe problemy, które również i wy będziecie zgłaszać, czy też ja po prostu mam wybitnego pecha i po switchu po prostu trafiłem na PlayStation 5, która również musi zostać odesłana do serwisu. Także to tyle ode mnie. Dzięki za wysłuchanie do końca i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się!